Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku powiem wam trochę na temat chorób kur. Jakie choroby mają kury i na jakie choroby mogą zachorować kury. Dlatego, jeśli jesteście tego ciekawi, zapraszam was do oglądania. A teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc na samym początku chciałbym powiedzieć, że kury nioski są utrzymywane w specyficznych warunkach i na przykład klatki o dużej obsadzie i wilgotna ściółka i dostęp do niezabezpieczonych wybiegów mogą kurom ułatwić drogi do chorób tym bakteriom różnym i rozprzestrzenia się ta choroba dalej. Jak już dojdzie do ich organizmu, to rozprzestrzenia się dalej. No i też nioski mogą zapadać na choroby związane z niedoborami składników mineralnych i witamin. I choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze takie. Pasożytnicze, czyli takie choroby jak na przykład wszykurze. No i teraz przejdźmy do pierwszej choroby, którą jest choroba niedoborowa. Choroby niedoborowe kur to na przykład może być niedobór witaminy E i ten niedobór witaminy E powoduje spadek nieśności wywołany zaburzeniami w owulacji komórek jajowych, jakby to można nazwać, i natomiast zbyt mała ilość witaminy D w organizmie u kur może powodować zaburzenia układu kostnego, na przykład krzywica, kulawizna, zgrubienia stawów. Ale też niedobór wapnia i fosforu, jak dobrze wiecie, powoduje tworzenie cienkich, kruchych i skorup jaj takich i obniżanie nieśności kur. I z kolei zbyt mało chloru i sodu w dawce dla kur powoduje obniżenie produkcji i masy jaj. Oraz utratą masy ciała sprzyja występowaniu kanibalizmu. Dlatego kury muszą mieć dostęp do wapnia i fosforu, czyli ogólnie cały drób, bo inaczej skorupka jej będzie miękka. I teraz przejdźmy do kolejnych chorób, którym są choroby bakteryjne. Choroby bakteryjne to na przykład salmonelloza. Jak wiecie, salmonelloza rozwojowi choroby sprzyja tej salmonellozie sprzyja system klatkowy, duża obsada, niekorzystne warunki utrzymania i stres. Salmonella ujawnia się przy spadku odporności ptaków. No i teraz powiedzmy sobie, jakie są drogi przenoszenia tej salmonellozy. Droga przenoszenia salmonellozy do organizmu ptaka dostaje się przez przewód pokarmowy, poprzez wodę, paszę lub też nawet odchody. Może być przenoszona w mięśnie i w jajach spożywczych. Dlatego u mnie tutaj salmonellozy akurat nie ma, ale bardziej ujawia się w chowie klatkowym, na przykład na fermach dużych. No i teraz, jak leczyć kury i tym chorobom zapobiegać? Zapobieganie salmonellozie jest niezwykle trudne, ponieważ kury mogą być bezobjawowymi nosicielami. Czyli tego nie wiadomo, czy kury są chore,
czy nie na salmonellozę. Dlatego tak tutaj pokrótce omówiłem wam, jakie choroby są. Jeżeli chcecie dalej, żebym nagrywał z chorobami kur, to dawajcie znać w komentarzach. No bo będę, bo to dopiero była część pierwsza chorób, a druga dopiero będzie w kolejnym filmiku, dlatego zapraszam do komentowania filmu. No i dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie, na razie.